polscy dyplomaci z żydowskim działaczami, co tam mogą twierdzić. Zabiegali o uznanie tych dokumentów i koordynowali gigantyczne przepływy pieniężne przeznaczane na pomoc indywidualną i katolickie to na pogrzeb Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Dębski. W tej komunikacji dotyczącej ratowania Żydów uczestniczą placówki Brno, Madryt, Lizbona, Londyn, Nowy Jork, Waszyngton, Szanghaj. Niekiedy ratowania konkretnych osób i rodzin domagały się agendy polskiego rządu emigracyjnego. W 1943 roku ambasador w USA Jan Ciechanowski podpisał się pod depeszą sygnalizującą przelew 100 tysięcy franków na jedną z wielu akcji ratunkowych. O ratowanie konkretnej osoby poprzez wyrobienie paszportu zwracał się do Berna Stanisław Mikołajczyk, ówczesny premier na uchodźstwie. Do tej pory wiedzieliśmy, że polscy dyplomaci brali udział w ratowaniu, ale nie zdaliśmy skali tych powiązań, że była to aż tak szeroka akcja. Komentuje wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma. Czasem do Berna wysyłano tylko pieniądze, a polscy dyplomaci kupowali na przykład zegarki, by przekazać je na handel wskazanym rodzinom w okupowanej Polsce. Ta pomoc była wielokrotnie wyższa niż nominalnie przesyłana. W Szwajcarii ta kwota na przykład dawała 2 tygodnie na przeżycie dla jednej osoby, a jeżeli chodzi o Polskę, to były to około 2 miesiące dla całej rodziny. Wyjaśnia Monika Maniewska z Instytutu Pileckiego. Jak dodaje, depesze informują też o tysiącach paszportów wystawionych przez konsulów, którzy mieli problemy, gdyż ich kraje cofnęły uznanie dla dokumentów wskutek pytań Niemców. Na przełomie 1943 i 1944 roku Polacy i Żydzi rozpoczęli więc dyplomatyczne naciski. To są błagania, prośby, żeby interweniować, żeby ten i ten kraj potwierdził te paszporty. Te wysiłki przyniosły efekt w postaci uznania paszportów przez kraje latynoskie, ale w kolejnych miesiącach okazało się, że Żydzi z obozu internowania w Wittel zostali deportowani do Auschwitz. Z transportu przeżyły jedynie 2 osoby. Za taki stan rzeczy żydowscy działacze w szyfrogramach obwiniali Hiszpanię i Szwajcarię, pisząc wprost o ich wyraźnie antysemickim stanowisku. Te kraje reprezentowały interesy państw latynoskich w kontaktach z Niemcami. Przeżyła natomiast grupa posiadaczy paszportów południowoamerykańskich w obozie Bergen-Belsen. Relację przygotował Karol Darmoros, a szczegóły i skany niektórych depesz można zobaczyć na portalu polskieradio.pl. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Świat w powiększeniu w Polskim Radiu 24. Dziś w magazynie Brexit i finałowa faza negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Według brytyjskiego ministra Dominika Raba większość umowy brexitowej jest już ustalona. Dotyczy to też migrantów. Wygłosił on dziś przemówienie, w którym po raz pierwszy przedstawił zarys tego, na co Brytyjczycy powinni się przygotować w razie, gdyby nie udało się jednak podpisać umowy z Unią Europejską na czas. Jednocześnie Rab podkreślał, że Londyn nie chce takiego scenariusza i uważa, że jest on mało prawdopodobny. W studiu Krzysztof Kokoszczyński, zajmujący się sprawami europejskimi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co oznacza taka publikacja planów awaryjnych? Czy Brytyjczycy obawiają się, że nie będzie porozumienia? Oczywiście wszyscy tak naprawdę się tego obawiamy. Przypomnijmy, że już jest koniec sierpnia. Jeżeli parlamenty zarówno europejskie, jak i brytyjskie mają mieć rozsądny czas na ratyfikację porozumienia, tak naprawdę mówiło się, że do szczytu Rady Europejskiej w październiku umowa powinna być już negocjacje umowy powinny zostać już zakończone. Na razie nie widzę, żeby się na to zanosiło. Są tutaj, prawda, jeszcze powiedzmy terminy spadochronowe. Jeszcze ewentualnie może być nadzwyczajny szczyt w listopadzie. Może jest jeszcze szczyt Rady Europejskiej w grudniu, na którym ewentualne porozumienie może zostać zatwierdzone przez przywódców unijnych. Ale na razie negocjacje przebiegają trudno, powoli. Najważniejsze sprawy nadal nie są zbliżone do kompromisu. Wielka Brytania ma też ogromnie podzielony system polityczny, tak naprawdę i rząd, i opozycja są może nie w rozsypce, ale na pewno są, opierają się na chwiejnych posadach. Nie widzę, jak przez najbliższe 1,5 miesiąca de facto te negocjacje miałyby się potoczyć tak, żeby zakończyć wszystkie trudne tematy. A które to są te trudne tematy? Które zostały jeszcze do ustalenia, do uzgodnienia? Cały czas tutaj wraca sprawa Irlandii Północnej, jak i porozumienie graniczne z Irlandią, które zostaje w Unii Europejskiej, ma być kontynuowane tak, żeby
żeby de facto granicy między Irlandią i Irlandią Północną nie była, a jednocześnie żeby reszta Wielkiej Brytanii nie była wciąż w Unii Celnej z Unią Europejską, na co Brytyjczycy nie patrzą zbyt, rząd brytyjski nie patrzy zbyt chętnie. Rząd w Londynie także nie wydaje się przychylny propozycjom, które by de facto wyłączały Irlandię Północną z strefy celnej brytyjskiej. Nie chce mieć żadnych tego typu granic na Morzu Irlandzkim, co pozostawia na razie jakieś bardzo skomplikowane, bardzo kompleksowe rozwiązania, które nie wydają się proste w implementacji, nie wydają się proste w sformułowaniu, a na pewno nie na tyle szczegółowym, by móc je zawrzeć w umowie. Ta debata na temat Irlandii Północnej rzeczywiście trwa już od kilku miesięcy. Te negocjacje na temat tego, jak rozwiązać tę sprawę statusu Irlandii Północnej, trwają już od kilku miesięcy i nadal nie widać żadnego przełomu. Tak, oczywiście sytuacji nie pomaga sytuacja polityczna w samej Irlandii Północnej, z której jedna z partii jest obecnie wspiera, jak to się ładnie nazywa, rząd konserwatystów w brytyjskim parlamencie, która rzeczona partia jest sama bardzo przeciwna i opowiada się za bardzo twardym Brexitem i twardszym niż część partii konserwatywnej, więc tutaj premier May ma ograniczone pole manewru. Sama Irlandia Północna przez ostatnie parę lat była wstrząśnięta kilkoma własnymi kryzysami politycznymi, które też osłabiły tamtejsze partie, co nie upraszcza negocjacji. A przypomnijmy, jest to tylko jeden z kilku trudnych tematów przed nami. Co jeszcze? Jest jeszcze sprawa Gibraltaru, która także jest kwestią trudną. Hiszpania i Wielka Brytania muszą się tutaj porozumieć. Unia Europejska nie wyklucza, że Hiszpania będzie miała tutaj szczególną rolę w negocjacjach brexitowych właśnie z uwagi na to, jak będzie wyglądało dalej zarządzanie Gibraltarem, jak on będzie włączony w terytorium celne, bądź też nie Unii Europejskiej. Przypomnijmy, jeszcze przed referendum brexitowym spory o Gibraltar kładły się cieniem na relacjach hiszpańsko-brytyjskich. Są też kwestie związane z bezpieczeństwem, z wymianą informacji, są kwestie związane ze wsparciem finansowym dla unijnym, dla programów już trwających w Wielkiej Brytanii. Kwestie oczywiście obywateli obu stron mieszkających w danym państwie, w sensie obywateli unijnych mieszkających w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich mieszkających w Unii Europejskiej. Aczkolwiek tutaj minister do spraw Brexitu niejako uspokaja. Dominic Raab powiedział w jednym z wywiadów dla BBC, że nawet gdyby nie było porozumienia, bez względu na to, czy ono będzie, czy nie, to unijni obywatele mieszkający na wyspach dostaną takie jednostronne gwarancje dotyczące pobytu. Pobytu tak, ale już na przykład kwestie tego, jak będą gwarantowane ich prawa wynikające z prawodawstwa unijnego, innymi słowy, dokąd się będzie rozciągała jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, pozostają otwarte. Oczywiście w dzisiaj opublikowanych dokumentach na temat tego, jak będzie wyglądała sytuacja bez porozumienia, rząd brytyjski maluje bardzo czarną przyszłość dla obywateli brytyjskich mieszkających w Unii Europejskiej, typu utrata dostępu do kont i emerytur, co nie może rodzić spokoju w brytyjskim społeczeństwie. Uważam, że to jest przede wszystkim kluczowa kwestia, że ten ciągły brak porozumienia, ciągły brak jasnych deklaracji ze strony rządu, który stara się balansować między najtwardszymi zwolennikami Brexitu, między swoimi obietnicami przedwyborczymi, między tym, co jest faktycznie osiągalne, sprawia, że wiele osób, a przede wszystkim także małych i średnich przedsiębiorstw, które zaczynają już wchodzić w ten okres, kiedy muszą podejmować decyzje na przyszły rok, na to, co się będzie działo za 2, 3, 4 lata, żyje w niepewności i skutki tej niepewności mogą być bardzo boleśnie odczuwalne dla brytyjskiej gospodarki. Te dokumenty, które zostały dzisiaj przedstawione, dotyczą 25 dokumentów, które dotyczy kilkunastu obszarów, od służby zdrowia przez kwestie handlowe po regulacje, nawet dotyczące badań naukowych na uniwersytetach. Kto najbardziej boi się takiej sytuacji, w której Unia Europejska i Wielka Brytania nie dochodzą do porozumienia? Tak naprawdę sądzę, że to jest obawa przycinające wszystkie sektory i wszystkie sfery życia, zależna jedynie od tego, jak bardzo dana osoba jest zwolennikiem wyjścia z Unii Europejskiej, jak bardzo jest przeciwna ideom integracji europejskich, jak bardzo wierzy, że faktycznie obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej ograniczają możliwości Wielkiej Brytanii. Jeżeli taka osoba wierzy, że faktycznie
wolny handel opierający się jedynie na zasadach Światowej Organizacji Handlu w długim terminie przyniesie Wielkiej Brytanii korzyści, to być może ona się nie boi, ale nawet w przypadku zaistnienia umowy wyjście z tak kompleksowego ciała, jakim jest Unia Europejska, wstrząśnie wszystkimi sferami życia Wielkiej Brytanii. Zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej mówią, że tak naprawdę te skutki, te koszty wyjścia będą katastrofalne. Zwolennicy z kolei Brexitu mówią, że to jest trochę takie wyolbrzymianie tych obaw, że trochę jest taki projekt strachu, który jest prowadzony przez zwolenników pozostania w Unii. Kto ma rację? W moim osobistym odczuciu na pewno bliżej prawdy są przeciwnicy wyjścia z Unii Europejskiej, chociaż cały czas brakuje nam twardych danych. Oczywiście mamy cały czas projekcje, ale dopóki nie ma umowy, to ciężko przewidywać konkretne efekty, ale straty w gospodarce na pewno będą. Niepewność jest czymś, co zawsze się kładzie cieniem na sytuacji rynkowej. Rząd brytyjski obecny nie pokazał jak dotąd sprawności w negocjowaniu umów międzynarodowych i nie wierzę, że będzie w stanie na tyle szybko i kompleksowo wynegocjować tak złożone umowy handlowe, jakie będą potrzebne po Brexicie, żeby to wszystko płynnie przeszło i handel faktycznie płynnie się przestawił. Są projekcje mówiące nawet o 8% PKB możliwej straty od razu po Brexicie. Nie widzę, jakby to się miało pozytywnie skończyć w krótkim terminie w jakikolwiek sposób. W długim terminie to jedynie jakby był jakiś bardzo głęboki kryzys Unii Europejskiej, to Brytyjczycy wyszliby na swoje, ale wątpię, żeby coś takiego było. Koszty Wielkiej Brytanii związane z byciem w Unii Europejskiej de facto sprowadzały się do 0,5% PKB w skali roku, a do tego dostawali niecałe 0,4% PKB w ramach różnych dotacji, więc żeby oszczędzić sobie takich kosztów, decydują się na naprawdę super kosztowny projekt, który wstrząśnie wszystkim, od rządów i instytucji po zwykłych obywateli tam żyjących, mieszkających, tworzących życie. Dziękuję bardzo serdecznie. Krzysztof Kogoszczyński był Państwu i moim gościem i to już wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia. Powtórka programu. Społeczny punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu. Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Społeczny punkt widzenia. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Kubisiak z Work Service, który również jest członkiem Rady Rynku Pracy. Dobry wieczór panu. Dzień dobry. No i właśnie o kwestiach związanych z rynkiem pracy będziemy rozmawiać, a na początek taka, nie wiem, instytucja jak bon ofertowy. To taki nowy pomysł, który miałby z założenia poprawić jakość pośrednictwa pracy. Wiem, że o pracownika dzisiaj trudno, brakuje rąk do pracy, jak podkreślają bardzo często pracodawcy, szczególnie tych rąk dopasowanych do potrzeb rynku. Zatem faktycznie pośrednictwo pracy odgrywa coraz większą rolę, szczególnie to pośrednictwo aktywne, pozwalające zrealizować zapotrzebowanie właśnie obu stron, więc i pracownika, i pracodawcy. I organizacje pracodawców pomysł tego bonu popierają, jakby to było ze związkami zawodowymi, to bym się zastanowiła. Natomiast wyjaśnimy, na czym taki bon miałby polegać, kto by go otrzymywał, no i kto by go przede wszystkim finansował. No, tytułem wstępu powiem, że dzisiaj faktycznie niedobory na rynku pracy są bardzo wyraźne. W tym tygodniu publikowaliśmy dane dotyczące tego, że połowa firm w Polsce skarży się na trudności rekrutacyjne i fakt, że nie są w stanie pozyskać odpowiednich kandydatów. I co więcej, gdzieś słyszałam takie dane 63%, więc nawet jeszcze więcej. Co więcej, te elementy zaczynają się przekładać na kondycję biznesową firm. Firmy zaczynają nie podejmować z tego tytułu nowych kontraktów, bądź opóźniają inwestycje, więc to jest element, na który warto zwracać uwagę i z tego powodu dzisiaj tak naprawdę rynek pracy stał się elementem przestrzeni gospodarczej, która jest w centrum uwagi. I jedną z odpowiedzi na sytuację, która jest dzisiaj, ma być nowo przygotowywana ustawa przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowa ustawa o rynku pracy. I w ministerstwie powstała propozycja, koncepcja, aby stworzyć nowe narzędzie w postaci bonu ofertowego. Jest to rozwiązanie, które jest skierowane głównie do mikro i małych przedsiębiorstw. Ma ono na celu wsparcie dla tych przedsiębiorstw w pozyskaniu cudzoziemców. I procedura w największym uproszczeniu wygląda w ten sposób, że jeżeli
takie małe bądź mikroprzedsiębiorstwo zwróci się do Urzędu Pracy z informacją o wakacie i urząd nie jest w stanie znaleźć polskiego pracownika na miejscu, lokalnie, wówczas przyznawane są dodatkowe środki na... Znaczy to jest tak zwany test rynku pracy, wyjaśnijmy, tak, który w ogóle może blokować tego typu sytuacje, a teraz jeszcze dodatkowe środki. Dodatkowe środki, które są przeznaczone na współpracę takiego przedsiębiorstwa z Agencją Zatrudnienia, która będzie mogła pomóc w znalezieniu odpowiedniego kandydata poza granicami naszego kraju. I to jest rozwiązanie, które na pewno jest pomysłem, które zmierza w dobrą stronę, bo wiemy dzisiaj, że pomimo tego, że mamy tak masowy napływ cudzoziemców na polski rynek pracy, to i tak trudności rekrutacyjne są bardzo wysokie. Pula nieobsadzonych miejsc pracy w gospodarce skokowo nam rośnie z roku na rok, więc tutaj wsparcie po stronie rozwiązań, również jeżeli chodzi o wsparcie ze strony urzędów pracy, jest bardzo istotne. Natomiast nie, dlatego kierunkowo organizacje pracodawców popierają to rozwiązanie. Natomiast mamy tutaj uwagi dotyczące skali tego rozwiązania. No właśnie, to teraz chciałabym troszeczkę, żebyśmy tutaj właśnie weszli w takie szczegóły. Mianowicie skali, czyli pracodawcy, nie wiem, czy o to panu chodzi, ale pracodawcy na pewno zwracają uwagę na wysokość tej refundacji, która pomogłaby tak w uzyskaniu tego pracownika. Ich zdaniem ona jest nieadekwatna do rynkowych kosztów usług rekrutacyjnych, które są świadczone przez agencję. No i powiem, zapytam teraz tak, bo oczywiste jest, że każdy chciałby, będąc takim przedsiębiorcą, zminimalizować swoje koszty i otrzymać jak najwyższe w jakimś sensie dofinansowanie, jak najwięcej pieniędzy na to, żeby sobie zdobyć pracownika, a może go jeszcze czegoś poduczyć. No tylko właśnie, czy te koszty powinny być takie wysokie, bo tutaj związki zawodowe mają jakieś zastrzeżenia, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa. Ja bym zwrócił uwagę na to, że i tutaj odniosę się jeszcze zaraz dojdę do tego punktu, ale odniosę się do skali, ponieważ jest to narzędzie skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw. No tak, no wiadomo, im jest trudniej, prawda, w pozyskaniu pracownika, to dosyć logiczne. Tak, natomiast skala ich działalności jest często bardzo niewielka i co więcej, są to podmioty, które na co dzień nie korzystają z usług agencji zatrudnienia, więc gdy wejdziemy troszeczkę w buty tego rozwiązania, to musimy brać pod uwagę, że mamy do czynienia z podmiotami, które nie mają doświadczenia we współpracy z takimi agencjami. Agencje nie wiadomo, na ile będą chętnie w ogóle podejmować takie projekty. Jeżeli już, to prawdopodobnie będą to małe i lokalne, niewielkie podmioty, niewielkie agencje, które będą się tym zajmować. W warunkach, gdy to wynagrodzenie szczególnie będzie jeszcze niewysokie i będzie odbywało się na, powiem teraz nieładnie, na małych wolumenach pracowniczych, czyli będą to pojedyncze osoby, które będą tak naprawdę sprowadzane do kraju, to faktycznie to wsparcie finansowe może być nieopłacalne i nieadekwatne. My mamy duże wątpliwości, czy to nie będzie rozwiązanie, może nie to, że martwy przepis, ale nie narzędzie, które będzie po prostu miało bardzo niewielką powszechność wykorzystania, zarówno od strony zapotrzebowania i popytu na wykorzystanie tego, jak i również zgłaszanie się ze strony agencji zatrudnienia, aby aktywnie w tym procederze brały udział, bo gdy mamy potrzebę znalezienia jednej, dwóch, trzech osób, bo mówimy, pamiętajmy, o mikro i małych przedsiębiorstwach, czyli one sięgają do poziomu 9 pracowników, no tak. Więc tam nie będziemy mieć skali na poziomie kilkunastu osób, to wówczas koszt zrekrutowania takiego pojedynczego pracownika za granicą, nawet jeżeli mówimy o Ukrainie, która jest dosyć dobrze dzisiaj spenetrowana i wiele firm ma tam swoje przedstawicielstwa, to i tak te koszty na pojedyncze osoby są dużo wyższe niż w warunkach, gdy te rekrutacje są masowe. To nie będzie tak, że oni się będą sami tutaj zgłaszać, bo po prostu to będzie niejako wykorzystywane. No troszkę tak logicznie, znaczy nie tak powiem, realnie podejdźmy do... To w zależności od tego, na jakich dokumentach takie osoby przebywają dzisiaj w Polsce, no bo wiemy, że gdy taka osoba przebywa w Polsce na podstawie chociażby uproszczonej procedury oświadczeniowej, to jest ona przypisana do konkretnego pracodawcy, więc taka osoba nie jest w stanie się zgłosić nagle do innego miejsca. Nie, już nawet mówię o tej penetracji, tak jakby o poszukiwaniu jako takim ludzi, którzy chętnie by tutaj się zatrudniali. Dobrze, ale jest jeszcze takie drugie zastrzeżenie ze strony pracodawców, tak twierdzą, tak, że może zbyt nadmiernie trudny, zbyt skomplikowany, nie wiem jak to powiedzieć, jest taki warunek, że by pracownik był zatrudniony przez okres co najmniej 90 dni, że to może spowodować, że właśnie to będzie mało popularne, tak jak już pan tutaj wspomniał. No tylko ja nie wiem, jak to się zderza trochę z jakby racją pracowniczą, tak to powiem, no bo pracownik wiadomo, chciałby mieć stabilną pracę jak najdłuższą, a może w ogóle w miarę maksymalnie na stałe.
No tylko, że trzeba powiedzieć, że też cudzoziemcy w Polsce w dużej mierze przyciągani są do prac sezonowych i to jest często krótkoterminowa współpraca. Wcale nie musi być ona tutaj wydłużana na szereg miesięcy. Gdy mówimy o pracownikach, którzy przyjeżdżają na podstawie oświadczeń, a to jest ten masowy napływ dzisiaj Ukraińców, szczególnie do Polski, no to tutaj praca jest przewidziana na okres 6 miesięcy, więc jak rozumiem, to jest połowa tego okresu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że część pracodawców, myślę tutaj chociażby o sezonie wakacyjnym, którym mamy dzisiaj w szczytach, czy okresie przełomu roku, czyli jak mamy okres prac też świątecznych, bo to też jest zmożony czas często na kilka tygodni w handlu, w logistyce, w produkcji, wówczas potrzeba dodatkowych rąk do pracy i również pracownicy z Ukrainy wówczas też wypełniają część wakatów, no to te sezony są dosyć krótkie. One trwają często kilka tygodni, maksymalnie 2-3 miesiące, więc też pamiętajmy o tym, że... Czyli 90 dni to zbyt długo, tak jak twierdzą? W niektórych sytuacjach, niektórych branżach na pewno może być to rozwiązanie usztywniające i trzeba pamiętać, że nie we wszystkich miejscach gospodarki po prostu to działa w podobny sposób. Gdy mówimy o branżach, które permanentnie dzisiaj borykają się z niedoborami kadrowymi, a więc sektor budowlany chociażby, czy gdzie najszybciej rośnie pula wakatów w gospodarce, czy sektor produkcyjny, a więc jedna z największych gałęzi gospodarki w Polsce, no to tam faktycznie często potrzeba pracowników na tych stałych rekrutacjach permanentnych, które są długoterminowe, wówczas okresy zatrudnieniowe są dużo dłuższe, bo gdy sięgamy do tej samej ustawy o rynku pracy, pojawia się tam również między innymi w odpowiedzi na głosy strony pracodawców propozycja wydłużenia okresu przyjazdów na podstawie oświadczeń do Polski na 12 miesięcy, co było przyjęte z dużym zadowoleniem ze strony pracodawców, ze wszystkich organizacji. Pojawiają się oczywiście ciche głosy, że to mogłoby być nawet na dłuższy okres czasu, natomiast doceniamy już to, że to wydłużenie następuje w tych rozporządzeniach. No dobrze, to jeszcze jeden problem, który tam jest sugerowany, ale który może być, ja bym chciała takim bardziej, chciałam pana zapytać, czy jest takim problemem w ogóle szerszym, nie dotyczącym tylko Ukraińców, ale w ogóle pracowników. Mianowicie tam jest sugerowane, że pracownicy często porzucają pracę, tak, i wtedy ta refundacja jakby byłaby niemożliwa, jej by nie było. Czy rzeczywiście jest taki problem, że pracownicy, wiemy, że mamy dobry rynek pracy, ale czy faktycznie tak jest, że po prostu porzucają tą pracę, a potem pracodawca ma tego kłopot? No mamy z tym do czynienia. Poziom rotacji w Polsce jest dość wysoki, a gdy spojrzymy na... No tak, ale czym jest rotacja taka związana ze zmianą, nie wiem, lepszym zatrudnieniem, czym innym są porzucenie, odchodzę i w ogóle... Gdy mówimy o pracownikach niewykwalifikowanych i osobach szczególnie do prac fizycznych, to faktycznie porzucanie miejsca pracy, czy taka wzmożona, niekontrolowana rotacja jest naprawdę na wysokich poziomach. Dochodzi do tego, że pomiędzy firmami często jest na tyle silna konkurencja o pracowników, że po prostu całe brygady, czy całe zespoły ludzi są podkupywane za nieco wyższą stawkę w sąsiednim, prawda? W sąsiedniej lokalizacji. Jest to w budownictwie, widzimy to w produkcji, więc w tych branżach, gdzie to jest ta sytuacja faktycznie jest najbardziej rozgorzała, ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, to są dużo bardziej świadomi kandydaci, niż to było jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu, bo często są to osoby świetnie skomunikowane, mają często dostęp do internetu, wiedzę na temat tego, jakie są stawki u poszczególnych pracodawców i oni starają się przez to, że przyjeżdżają tutaj dosyć krótko, maksymalizować korzyści z tego przyjazdu od strony dochodowej, więc jeżeli się orientują, że gdzieś w niedużej odległości się pojawiają lepsze warunki zatrudnienia, to dochodzi często do porzucania miejsc pracy. Niestety to również czasami się wiąże z przejściem w szarą strefę i z decyzją o tym, żeby w tą szarą strefę wejść. No ale to są już później zadania dla służb kontrolnych, aby takie przypadki wyłapywać. No dobrze, to w takim razie jak się to ma do ustawy o pomocniku rolnika, to jest taki punkt zapalny trochę, przede wszystkim ze strony, ja się uśmiecham, ponieważ Solidarność nazywa tę ustawę ustawą o parobku. Pan mówi, że są Ukraińcy coraz bardziej, Ukraińcy, no w ogóle powiedzmy Ukraińcy, Białorusini, w ogóle zagraniczni pracownicy najczęściej ze wschodu, coraz bardziej świadomi, coraz bardziej maksymalizują zysk. W tej ustawie, o której ja wspominam, jest mowa o tym, że oczywiście płace minimalne nie musi być, że właściwie niewiele z tego korzystają poza ubezpieczeniem zdrowotnym, które niewątpliwie odgrywa istotną rolę, ale to, co nie ma jakby zapotrzebowania na tę ustawę ze strony rolników, na pewno jest. Mówimy o pracach sezonowych, ale nie ma, rozumiem, chętnych. To jest zły, to jest trochę złe słowo, w cudzysłowie, tych zagranicznych pracowników, żeby w taki sposób pracować. Ona jest martwa, ta ustawa, z tego punktu widzenia powinna być, z tego, co pan powiedział wcześniej.
No, moje doświadczenia są takie, że pracownicy z Ukrainy dzisiaj, bo oni stanowią 90% imigracji do Polski, nawet ponad 90%, dlatego głównie o nich mówimy, coraz mniej chętnie podejmują pracę w rolnictwie i to również dostajemy takie sygnały, że wiele osób, które wcześniej doświadczyło pracy w rolnictwie, później z dużą chęcią przyjmuje tą raczej w prywatnych zakładach pracy większych, z lepiej zorganizowanych, często zapewniających również im zakwaterowanie, dojazdy do pracy, a więc pewną taką obsługę też na miejscu, ale też i doceniają inne warunki pracy, bo jednak rolnictwo... To chyba przede wszystkim. Pomimo tego, że i tu mamy często do czynienia z pracą fizyczną, to jednak praca na halach, w magazynach czy w zakładach produkcyjnych jest uznawana za lepiej przygotowaną niż ta na uprawach rolnych. W jakimś sensie może nawet lżejszą, po prostu też biorąc pod uwagę różne okoliczności. No dobrze, skoro tak przeszliśmy do pracy sezonowej, czy też w ogóle pracy czasowej w jakiś sposób, to chciałam zapytać Pana jeszcze, i jednocześnie jesteśmy przy tym rolnictwie trochę, to chciałam Pana znowu szerzej trochę o rynek zapytać. Mianowicie słyszymy tak wszędzie wokół, że jest bardzo dobrze, że jest dużo pracy, że właściwie praca szuka pracownika. Ale czy patrząc okiem praktyka, nie dostrzega Pan takiego problemu, że mają, bo ja się z nim spotykam, znaczy w rozmowach chociażby, że mamy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, w której faktycznie można znaleźć pracę, ale niezgodną ze swoimi kwalifikacjami. Czy łatwo, ale kompletnie niezgodną ze swoimi kwalifikacjami, nie mówiąc już o ich poziomie. To prawda i to zawsze, ja przez ostatnich parę miesięcy staram się to tłumaczyć, bo sporo nieporozumień z tego wynika. Po pierwsze, dobra sytuacja na rynku pracy, to pytanie jest, dla kogo jest dobra i w jakim wymiarze. Gdy mówimy o tym, że mamy rekordowo niskie bezrobocie w Polsce, to jest fakt. Na tle Unii Europejskiej również jedno z najniższych wskazań i z tym nikt nie dyskutuje. My się przywiązujemy do tego statystyki bezrobocia, bo przez ostatnie dekady to był jeden z największych problemów społecznych w tym kraju. Natomiast dzisiaj, gdy wiemy, że ono jest niskie, to padają pytania, no dobrze, ale jaka to jest ta praca i gdzie ona jest? I dzisiaj faktycznie, jeżeli spojrzymy na badania, na analizy również Głównego Urzędu Statystycznego, ale w badania, o których mówiłem też z tego tygodnia, które moja organizacja przygotowała, widać, że największe trudności rekrutacyjne pracodawcy dzisiaj mają, i tam jest najwięcej wakatów i wolnych miejsc pracy, to są stanowiska niewykwalifikowane. No właśnie. Na drugim miejscu są stanowiska, powiedzielibyśmy, wykwalifikowanych pracowników technicznych. Tak. Przekładając na język polski, to są głównie osoby po szkołach zawodowych, osoby, które mają fach w ręku, certyfikaty, umiejętności. Hydraulik, elektryk, tak mniej więcej, gdy spojrzymy na mapę deficytowych zawodów na polskim rynku pracy, to głównie nie są zawody, które wymagają wyższego wykształcenia. Mamy tam takie zawody jak spawacz, tokarz, zbrojarz, fryzjer, kucharz, kierowca tirów, pielęgniarka i tak dalej. Długo jeszcze mógłbym wymieniać. Natomiast z tych zawodów, które Pani wymieniłem, tylko pielęgniarka wymaga wyższego wykształcenia, prawda? Więc często są to praktycy, którzy muszą mieć certyfikowane umiejętności. Natomiast po stronie tych zawodów, które są nadwyżkowe, i to pokazuje barometr zawodów przygotowywany przez Ministerstwo Pracy, mamy głównie osoby z wyższym wykształceniem, czyli ekonomistów, pedagogów, psychologów. No i to się niewiele da zrobić, tak, że tak powiem, ad hoc, na szybko. To nie jest tak, że nagle ten pedagog pójdzie jutro i będzie się zajmował elektryką, bo się po prostu na tym nie zna. Albo zrobi kurs spawalniczy. Tak, to może być trudne, szczególnie, że wiele osób, które ukończyło wyższe studia, wiedzione trochę taką nadzieją, że to będzie ich przepustka do rynku osobna pracy. Kwestia. A to dyskusja na zupełnie pewnie inną audycję. Tak. Natomiast wiele tych osób później niespecjalnie chce chować te dyplomy do kieszeni i zupełnie się przekwalifikować i przebranżawiać, tylko starają się znaleźć zatrudnienie. To, do czego zmierzam. Wśród białych kołnierzyków sytuacja nie jest aż tak dobra, jak wśród tych błękitnych kołnierzyków. I to tam głównie są te niedobory na rynku pracy. Tam brakuje bardzo mocno pracowników. Natomiast fakt, że mamy rekordowy popyt na pracowników, też jest faktem, bo nowo powstałych miejsc pracy tylko w pierwszym kwartale tego roku, to są najnowsze dane, które GUS do tej pory publikował, było o 15% więcej niż było rok wcześniej, więc to widać, że tych nowych miejsc pracy po prostu powstaje bardzo wiele. No tak, ale jeszcze chciałam nawiązać do tych kompetencji, bo to jest pewien paradoks, z którym ja myślę, wcześniej czy później będziemy musieli sobie jakoś poradzić o tym niedopasowaniu owych kwalifikacji, niezawinionych zresztą nawet przez tych pracowników, no bo to są lata, nikt znowu nie kształci przez parę miesięcy, tylko to są całe lata, już od szkoły średniej na poziomie ogólnym, począwszy potem szkoły wyższe. No i właśnie, i tutaj znowu jest kolejny taki paradoks przerostu kompetencji, tylko przerostu nie od
strony, tak jak pan mówi, że pracownik no, czuje się, prawda, może niedowartościowany, by się czuł na niższym stanowisku, tam jakimś niezgodnym z jego kwalifikacjami, tylko od drugiej strony, to znaczy pracodawca, czy z tym się pan spotyka, uważa, że przerost kompetencji przeszkadza w zatrudnieniu takiej osoby. No powiedzmy, że ma ona, nie wiem, 1, 2, 3, 10, wszystko jedno. Wyższych kierunków studiów wyższych, może jeszcze coś dodatkowo, a to już jeszcze gorzej. I chciałaby pójść i zatrudnić się na przykład w sklepie, na przysłowiowej kasie albo na dziale mięsnym. I co powie pracodawca? Wie pan, bo ja już się spotkałam z kilkoma takimi przypadkami odnośnie na przykład osoby wysoko postawionej na stanowisku urzędniczym w banku, która chciała się tak zatrudnić. I cóż usłyszała? Że prawdopodobnie to nie jest stanowisko dla tej osoby i że ma dużo wyższe kompetencje i kwalifikacje. Tak, i po prostu jej odmówiono zatrudnienia. Mówiąc jednoznacznie, taka osoba nie mogła znaleźć pracy w ogóle. To jest duży problem na pewno, jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację na rynku pracy, szczególnie pracowników wysoko wykwalifikowanych, bo rynek w wielu miejscach jest zabetonowany i trzeba to powiedzieć, że to jest symptom, bym powiedział, dosyć dojrzałości też rynku pracy, że wiele miejsc i stanowisk jest poobsadzanych i osoby o wysokich kwalifikacjach często potrzebują dużo więcej czasu, żeby zmienić pracę czy znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Co więcej, często muszą dotrzeć do ofert pracy, które jeszcze nie zostały ogłoszone, żeby w ogóle móc na nie zaaplikować. Natomiast to jest dosyć duży problem, bo też doświadczenia wielu pracodawców mówią, że gdy zatrudnia się na niższe stanowisko osobę, która ma wyższe kwalifikacje, to ta osoba bardzo szybko z tej pracy rezygnuje, bo też często to jest mechanizm taki, że te osoby po prostu po krótkim czasie dochodzą do wniosku, że mają małą możliwość wpływu na pewne rzeczy, działania, które podejmują, są zbyt rutynowe, ta praca im nie pasuje, uwiera. W ten sposób takie stanowisko rozumiem pracodawcom, że to uzasadnia ich odmowę. Po prostu. Często tak jest. Niestety są też sytuacje, z tymi należałoby walczyć, w warunkach, gdy po prostu pracodawca czy osoba, która rekrutuje daną osobę, boi się, że ta osoba ma wyższe kwalifikacje i mogłaby ją wygryźć, więc to już jest takie bardzo jednostkowe myślenie. Problem, ale, tak, ale na pewno na skalę masową też ono występuje, więc trzeba brać pod uwagę, że tych elementów jest więcej. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że na rynku pracy nie wszystko dzisiaj wygląda idealnie, bo zarówno pracownicy 50+, mają duże problemy. To są głównie w tej grupie wiekowej znajdują się dzisiaj osoby bierne zawodowo na polskim rynku pracy. To zjawisko głównie dotyka kobiet i te osoby często bardzo trudno mają, aby na rynek pracy wrócić. Wiemy doskonale, że w rejestrach urzędów pracy mamy ponad połowę osób zarejestrowanych tam na dłużej niż 12 miesięcy. To są często osoby długotrwale bezrobotne. Przywrócenie ich na rynek pracy to jest bardzo trudne zadanie. Według zapisów nowej ustawy ma być ono jedynie już na barkach urzędów pracy, ponieważ ministerstwo zrezygnowało ze zlecania tych zadań agencjom zatrudnienia. Wczoraj na Radzie Dialogu Społecznego była dosyć ożywiona dyskusja na ten temat. Tutaj ja ze swojej strony widzę pewną niekonsekwencję ze strony ministerstwa, że z jednej strony tworzy narzędzie w postaci bonu ofertowego, który jest trochę nowością, nie wiadomo jak on zadziała, jaka będzie jego skala i powierza część tych zadań agencjom zatrudnienia, a na drugą nogę mówi, ale jak już no mówimy tak, o długotrwale bezrobotnych tak, ale ja tutaj i zlecaniu teraz muszę wyjaśnić jakby co mówi, tak jest na tego winna, bo jestem to winna, bo argumentuję to tym, że oczywiście agencje zatrudniają zbyt drogo i zbyt mało efektywnie w sensie długości okresu zatrudnienia. Nie chciałabym na ten temat wchodzić, bo jeszcze mam jedno pytanie związane takie z ofertami zagranicznymi, tak na krótko trochę też w powiązaniu do tych Ukraińców. Dlatego mianowicie, czy jest tak, ta osoba, której ja tutaj wspomniałam, to taki przykład, ze względu na przerost kompetencji znalazła pracę, jak będzie w Austrii. Na swoim mniej więcej stanowisku lub zbliżone. No i to jest właśnie pytanie, czy oferty zagraniczne nadal zachęcają Polaków? Czy już na nie? Dużo mniejszą skalę niż kiedyś, bo trzeba powiedzieć, że masowa emigracja z Polski, którą obserwowaliśmy po wejściu do Unii Europejskiej, mimo wszystko, wbrew stereotypom, które się często powtarza, głównie dotyczyła osób młodych, ale wcale nie tych lepiej wykształconych, tylko osób głównie z wykształceniem średnim, podstawowym bądź zawodowym. I to ta pula osób wyjechała i dlatego tutaj mamy teraz dziurę na rynku pracy. Właśnie w tych obszarach. Co więcej, te osoby często jak już wyjechały, to wcale nie krótkoterminowo, tylko niestety długoterminowo. Niedawne badania Narodowego Banku Polskiego dosyć jasno pokazały, że wiele z tych osób wcale nie chce wracać. Prawie połowa powiedziała, że w ogóle nie rozważa powrotu do kraju. Co więcej, dzisiaj gdy widzimy na te wakaty, które powstają chociażby w takiej gospodarce jak Niemcy, czyli ogromnej gospodarce za naszą zachodnią granicą, to tam
te branże są bardzo podobne jak w Polsce. To również jest budowlanka, to również jest produkcja, jeszcze powiem to tak, również że jest Niemcy, logistyka. Niemcy bardzo teraz zachęcają Polaków, ale to już tak naprawdę na naszą, pewnie, mam nadzieję, kolejną rozmowę, bo to też jest dosyć ciekawe, czym zachęcają, jak i czy to jest skuteczne. Dziękuję dzisiaj za rozmowę. Moim gościem był Andrzej Kubisiak, Work Service i Rada Rynku Pracy. Na kolejną audycję Społeczny Punkt Widzenia zapraszam za tydzień. Anna Grabowska, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę o 11.06 zapraszamy na Zamek Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej na kolejne wydanie audycji Słowem Niepodległa. Opowiemy m.in. o tym, kto miał być królem drugiej RP, o historii Książąt Sułkowskich i odmiennej drodze do niepodległości na Śląsku Cieszyńskim. W najbliższą niedzielę o 11.06 Słowem Niepodległa z Bielska-Białej. Za Olzie, Śląsk Cieszyński, Żywiecczyzna. Historie nieznane. Zapraszam, Michał Walczyk. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się pierwsza. Na informacje dnia. Paweł Zieliński. Zapraszam. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zawieszenia przez Sąd Najwyższy niektórych przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Dotyczyły one przechodzenia w stan spoczynku sędziów tego sądu, którzy przekroczyli 65. rok życia. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zawieszenia przez Sąd Najwyższy niektórych zapisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Decyzję ministra poparł sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Istnieje szansa na to, żeby tą sytuację wyjaśnić, zanim ona zacznie przynosić kolejne negatywne konsekwencje. Zdaniem prokuratury polskiemu porządkowi prawnemu w ogóle nie jest znana instytucja zawieszenia stosowania przepisów obowiązujących ustaw. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przypomina, że nawet Sąd Najwyższy nie może przepisywać sobie kompetencji, które nie wynikają z obowiązującego prawa. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała 12 kandydatów na członków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wniosek o ich powołanie trafi do prezydenta Andrzeja Dudy, poinformował przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Marek Jaskulski. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę w przedmiocie przedstawienia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej następujących kandydatów: Jerzego Jarosława Dusia, Stanisława Jacka Wygody, Kamila Konrada Wytrykowskiego, Rafała Adama Tomczyńskiego, Roberta Tomasza Przesławskiego, Grzegorza Adama Rocha, Antoniego Pawła Zuberta, Jacka Ryszarda Witkowskiego, Małgorzaty Bednarek, Anny Małgorzaty Błaszonek-Kubackiej, Sławomira Piotra Niedzielaka, Jana Majchrowskiego. W głosowaniu członkowie KRS-u wybierali 16 osób z ponad 70. Pozostałe 4 wolne miejsca w Izbie miały być obsadzone w kolejnej rundzie głosowania, jednak żadna z kandydatur nie uzyskała wymaganej większości głosów. Kolekcjoner warszawskich kamienic Marek M. zostanie w areszcie. Zdecydował o tym sąd rejonowy we Wrocławiu. Podejrzany jest jedną z głównych postaci tzw. dzikiej reprywatyzacji. Prokuratura regionalna zarzuca mu oszustwo, przywłaszczenie mienia znacznej wartości i posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski powiedział po posiedzeniu, że sąd zgodził się z wnioskami śledczych. Sąd rejonowy uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Sąd podzielił wnioski prokuratury o tym, że istnieje uzasadniona obawa, że podejrzany jeszcze może utrudniać postępowanie karne, a jednocześnie z uwagi na grożącą mu surową karę może unikać wymiaru sprawiedliwości. Obrońca podejrzanego zapowiedział, że będzie składał zażalenie. Podczas przesłuchania w prokuraturze podejrzany złożył wyjaśnienia, nie przyznał się jednak do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Nasza dewiza to szybko, bezpiecznie i zgodnie z zasadami, mówi premier Mateusz Morawiecki o rozwoju gospodarczym. Szef rządu odwiedził Śliwice w Borach Tucholskich, gdzie mówił o największej w historii III Rzeczpospolitej fali inwestycji w drogi lokalne. W gminie są już modernizowane dwie ulice w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że to nie jedyna inwestycja w regionie. Tych wszystkich zadań w województwie kujawsko-pomorskim jest na sam ten rok 115. Premier podkreślił, że rząd stawia na rozwój zrównoważony. Możemy przeprowadzić największą w historii III Rzeczpospolitej falę inwestycji w drogi lokalne. W drogi lokalne takie jak te tutaj w Śliwicach. Mieszkańcy w rozmowach z dziennikarzami nie kryli, że potrzeb, jeśli chodzi o drogi, jest wiele. Są połączenie w kierunku Bydgoszczy, ale nie ma w kierunku Gdyni przez Kościerzynę. Linia na odcinku Lipowa-Tucholska-Kościerzyna została przerwana na odcinku 40 km. Przed spotkaniem z dziennikarzami premier złożył kwiaty pod miejscowym pomnikiem ojca Maksymiliana Kolbego. Bydgoszcz, Robert Erdman. Do rana prawie w całym kraju będzie pogodnie, nieco więcej chmur na Pomorzu Zachodnim. Tam też będzie padało, niewykluczone również burze. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 15 sekund będzie 5 po pierwszej, a teraz wracamy do rozmowy Jakuba Kukli. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A w studiu Oskar Helka, radny Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie radny. A zatem Marek M. nie przyznaje się do winy. To było do przewidzenia? No z całą pewnością pan Marek M. sam się do winy nie przyzna. Sam się do więzienia też nie zamknie. To jest zaprawiony w tych bojach gracz. Z całą pewnością będą go reprezentować wysokiej klasy prawnicy. Na których go stać? Na których go stać? Na których go stać, choć formalnie nie, bo on w wielu sprawach występował o zwolnienia z kosztów, na przykład jak prowadził sprawy w sądach, z uwagi na to, że jest osobą ubogą. Jest też lokatorem mieszkania komunalnego, które no raczej służy do pomocy mieszkaniowej osobom, które nie zarabiają jakoś wyjątkowo dużo. No, jak wiemy, pan Marek, patrząc po wartości nieruchomości, którymi obracał, no to jest milioner, to jest milioner. Więc myślę, że jednak pieniądze się znajdą na tą dobrą obronę. I to jest ciekawy wątek. Z jednej strony w tyle pojawiają się, z mojej perspektywy, ogromne sumy, których w życiu pewnie nie zobaczę, na przykład kilkanaście milionów złotych, jeśli nie kilkadziesiąt. Z drugiej strony mieszkanie komunalne na przykład. I okazuje się, że rozmawiamy dzisiaj o człowieku, który uchodzi za ikonę, czy właściwie za antyikonę warszawskiej reprywatyzacji i nieuczciwości z tym procederem związanej. I okazuje się, że trafia do prokuratury w roku 2018. No właśnie, o jego działalności wiadomo już od lat. No właśnie, wszyscy się... No, problem jest z tym, że od wielu, wielu lat, bo to nie jest problem dzikiej reprywatyzacji, nie jest problemem wbrew pozorom i wbrew to temu, co niektóre media mówią, że to jest problem znany od tam powiedzmy 2 lat, tak? Od Chmielnej 70. To jest nieprawda. 10 lat temu na przykład, już 10 lat temu organizowane były nadzwyczajne sesje Rady Warszawy, na której dyskutowany był problem dzikiej reprywatyzacji. I przez ten cały czas pan Marek M. funkcjonował, nikt mu krzywdy nie robił, przejmował kolejne kamienice, krzywdził kolejnych mieszkańców naszego miasta. Dlaczego tak się działo? No, to oczywiście jest moja jakaś tam subiektywna ocena, ale no, działo się dlatego, ponieważ to był gigantyczny biznes i wielu osobom się on opłacał. To były straszne pieniądze. Ja widziałem zestawienia na przykład wypłaconych odszkodowań i tam są prawnicy o odszkodowań w ramach procesów reprywatyzacyjnych, bo to można oddać kamienicę fizycznie, powiedzmy, w naturze, tak. Ale można też wypłacić odszkodowanie, jeżeli tego majątku nie ma, na przykład została jakaś działka pod drogę zabrana albo pod cel publiczny, to wtedy wypłacało się odszkodowanie, ewentualnie odszkodowanie wypłacało się za lokale w kamienicy, które zostały wcześniej pozwolono na wykup lokatorom komunalnym tych lokali.
No i są prawnicy, którzy odzyskali takich, znaczy dla swoich klientów pozyskali odszkodowania w kwotach sięgających blisko 200 milionów złotych. Także no proszę zobaczyć, jaki to był gigantyczny biznes. No i właśnie to jest ten powód, dla którego to wszystko się działo. Było przykrywane przez największe, przez najwyższe władze naszego miasta. No bo czego byśmy o pani prezydent Walc, czy jakbyśmy o pani prezydent Walc nie myśleli, no to ja nie jestem w stanie przyjąć argumentu, że pani prezydent Walc, mając swoje doświadczenie życiowe, wieloletnie, mając, nie wytykając wieku oczywiście, tak, wieloletnie doświadczenie życiowe, wieloletnie doświadczenie menedżerskie, bo jednak pracowała na stanowiskach na przykład w instytucjach finansowych, wieloletnie doświadczenie urzędnicze, wieloletnie doświadczenie polityczne, nie była w stanie się zorientować, że coś się w Warszawie w tak gigantycznych procesach dzieje nie tak. No przecież wystarczy, żeby wezwała swojego księgowego i by zapytała, słuchaj bracie, szukamy pieniędzy na przykład na dodatkowe lekcje dla dzieci w szkołach angielskiego. On mówi, no nie ma. Ona mówi, no to znajdź. No nie ma, no bo za dużo wydajemy na reprywatyzację, no na przykład. Tak? No to jest podstawowa taka, no ja nie jestem w stanie w ogóle przyjąć argumentu, że pani prezydent Walc nie wiedziała, co w mieście się dzieje. Tak, dodajmy, że Marek M. on się pojawił w warszawskim ratuszu ze swoją słynną teczką, która przeszła już do... stała się legendą miejską Warszawy, teczki z napisem Moje kamienice, tak? Tak, Moje grunty warszawskie. Czy tak, coś takiego było. Pojawił się bodaj na początku lat 2000. No tak, bo pan... Ten proceder zaczął się dawno, dawno temu. On potem, owszem, przyspieszył, on potem nabrał rumieńców, koloru i te... Tak, bo to w zależności od tego, kto rządził Warszawą. Byli włodarze Warszawy, którzy wychodzili z założenia, że to jest proces właściwy, i odkręcali ten kurek z kamienicami bardzo mocno. No, byli tacy włodarze, na przykład jak świętej pamięci prezydent Kaczyński, który wyszedł z założenia, że o ile oczywiście w tej masie wniosków są osoby roszczące uczciwe, są prawowici spadkobiercy po przedwojennych właścicielach, im się jak najbardziej ten zwrot powinien należeć, ewentualnie odszkodowanie, tak żeby nie krzywdzić z kolei mieszkańców, którzy w tych budynkach w tej chwili mieszkają, ale w tej masie wniosków jest też duża grupa osób, które chcą zarobić w sposób nielegalny, po prostu oszustów, wyłudzaczy i tego typu kombinatorów. I dlatego musimy najpierw przykręcić ten kurek, ułożyć ten proces w sposób właściwy i dopiero wtedy będziemy przefiltrować to wszystko i wtedy przez te sita przepuści tylko tych, którzy są uczciwi i którym takie odszkodowanie czy zwrot się należy. No niestety trzeba powiedzieć, że no, pan prezydent Kaczyński, świętej pamięci, rządził w Warszawie no tylko tam w okolicach 2 lat, tak, więc nie miał szansy ułożyć profesjonalnego procesu dla tak skomplikowanych procesów. A przy okazji jeszcze kolejnym prezydentom stolicy parlamentarzyści szczególnie nie pomagali, mam wrażenie, bo to jest też ważny element. Prawo jakoś szczególnie nie przeszkadzało handlarzom roszczeń na przykład. Przychodził pan Marek M., dajmy na to, do pani X, o której wiedział, że jest czy to właścicielką, czy prawną spadkobierczynią właścicielki, zdawał sobie sprawę, że pani ma już swoje lata i że zapewne nie zdąży odzyskać kamienicy. Nagle on się pojawiał, cały na biało, deus ex machina, i mówił, ja to za panią załatwię. Tak, i to bardzo szybko. Ja to za panią załatwię i to bardzo szybko. Mnie się przez tyle lat nie udało, dobrze, niech pan się tym zajmie. Odstąpię pan roszczenie za 50 zł, za 100 zł. Czy to było nielegalne? No teraz się pojawiają takie pytania, bo to nie jest takie... Warszawska reprywatyzacja nie jest prostym tematem i tu nie ma prostych odpowiedzi, czy to coś legalne, czy nielegalne. No i teraz musimy zadać pytanie. Skąd pan Marek M. wiedział o tym, że ta starsza pani ma roszczenie? To jest jedna rzecz. Tak? Poczta pantoflowa na przykład. No tak, ale jeżeli ta poczta pantoflowa miała postać urzędnika, który prowadził to postępowanie, blokował je przez całe lata, właśnie po to, żeby pan Marek mógł się pojawić na tym białym koniu. Jeżeli ten urzędnik, który prowadził to postępowanie przez te całe lata i nie dopuszczał do zwrotu nielegalnie, piętrząc problemy, mówiąc tej starszej pani, o droga pani, no to teraz to jeszcze 1005 dokumentów jeszcze musimy pani przynieść, tak? I to były dokumenty raczej nie do zdobycia, w dodatku bez sensów żądane w trakcie tego postępowania administracyjnego. I było to robione wszystko tylko i wyłącznie po to, aby ta starsza pani skruszała. Albo żeby jej się przestało chcieć po prostu. Tak, chciało chcieć. W momencie, w którym ten pan
taki Marek M, bo takich Marków M to w Warszawie jest paru. Na razie mówiliśmy o Marku M, był przesłuchiwany taki znany mecenas, pan mecenas Stachura, i osób, które robiły biznes na warszawskiej reprywatyzacji, jest takich nazwisk, ja znam jeszcze parę. Wiem, że prokuratura częścią z nich już się zajmuje na poważnie. Wielu z nich ucieka w chorobę. To znaczy ja osobiście widziałem wezwanie prokuratury czy postanowienie prokuratury o powołaniu biegłych do zbadania takiego dżentelmena. No on w odpowiedzi przysyła dwa pudła wielkie dokumentacji medycznej, jaki to on jest chory, że on nie może w żadnym wypadku wziąć udziału ani w przesłuchaniu, ani być skazany, ani siedzieć w więzieniu, bo on nagle tak strasznie zachorował. I oczywiście to jest dokumentacja medyczna tworzona, w tym przypadku było chyba 12 różnych ośrodków medycznych w naszym kraju i oczywiście choroba była związana z, to nie była ani złamana noga, ani jakiś zawał czy wylew, który łatwo zdiagnozować, tylko takie jednostki chorobowe, które bardzo trudno uchwycić, tam, gdzie można się po prostu ślizgać, no mówiąc tak kolokwialnie, i najprawdopodobniej z tym będzie musiała się zmierzyć, bo to nie jest jeden przypadek, będzie musiała się zmierzyć komisja weryfikacyjna, bo ci ludzie będą uciekać, nie chcą pokazać twarzy, bo przez wiele lat dzika reprywatyzacja, jak wiele tego typu procesów nielegalnych, warte gigantyczne pieniądze, wymagała ciszy i spokoju, i przez wiele lat ta cisza i ten spokój były organizowane tutaj im w Warszawie, dlatego nie chcą stanąć przed komisją weryfikacyjną, bo a, będą odpowiadać pod odpowiedzialnością karną, b, wszyscy ich zobaczą. Nie chcą tego dopuścić. To prawda, chociaż mnie w całej tej historii brakuje jednego elementu, żeby parlamentarzyści wspólnie, wszyscy od prawa do lewa, uderzyli się w piersi i powiedzieli, że rzeczywiście naszej aktywności zabrakło. Wystarczył prosty zapis. Handel roszczeniami jest zabroniony. To oczywiście nie zamknęłoby kwestii różnego rodzaju nieprawidłowości przy reprywatyzacji, ale w dużej mierze by te nieprawidłowości ograniczyło. To prawda. Trzeba przyznać, że wszystkie te próby, wszystkie próby parlamentarne, tak to nazwijmy, zmierzające do tego, aby uregulować jakoś reprywatyzację w, no bo parlament to w Polsce, nie w Warszawie, tak? Z reguły to były próby dotyczące podjęcia tematu ustawy reprywatyzacyjnej, która co do zasady ma regulować te kwestie w całym kraju. Ona ma wiele odcieni, wiele barw, bo to nie była tylko, to nie jest tylko Warszawa z dekretem, tak zwanym dekretem Bieruta, ale to jest wiele aktów nacjonalizacyjnych, bo tych aktów nacjonalizacyjnych naprawdę było sporo. I to były od gruntów po dworki, pałace, przez apteki, fabryki i co tam jeszcze wymyślimy, były różne akty nacjonalizacyjne, które zabierały Polakom własność. I tych projektów ustawy reprywatyzacyjnej, z tego co ja pamiętam, było w okolicach 20 na przestrzeni tych wszystkich lat, czyli teoretycznie raz na, nie wiem, półtora roku, dwa lata coś tam było przy tym robione. Niestety, trzeba to oczywiście też powiedzieć wprost, no, niestety żaden z projektów nie osiągnął sukcesu, nie przeszedł przez parlament, nie udało się wnioskodawcom tego załatwić. No i oczywiście odpowiedzialni są za to wszyscy ci, którzy w Polsce rządzili po 89 roku. Tylko pytanie jest takie, kto rządził tutaj w tym kraju najdłużej? No, no tak, możemy się oczywiście tak licytować, ale wróćmy jeszcze do tej sytuacji, o której pan mówił, kiedy to być może, bo jak rozumiem, to jest przypuszczenie, a niepewność jak na razie, jakiś urzędnik blokuje kwestię zwrotu, bo zdaje sobie sprawę, że być może właścicielka roszczeń czy właściciel roszczeń w podeszłym wieku w którymś momencie straci wiarę i potem na przykład pojawi się pan M albo jakiś inny K, Z czy C i te roszczenia za pół darmo odkupi, robiąc na tym interes życia. Mogło też być tak, że po prostu pani sama z siebie przekazała te roszczenia, bo uznała, że jest w takim momencie życia, że właściwie nic jej z tego już nie przyjdzie. Teraz pytanie, na ile pan M i reszta tego wąskiego grona będzie chciała kooperować i zdradzić, czy było tak, jak mówiliśmy w pierwszym wariancie, czy może tak, jak przedstawia wariant drugi? O,
Oczywiście takie sytuacje są możliwe, w którym taki nasz przysłowiowy Marek M. zgłasza się do starszej pani i mówi, ja wiem, że pani już 20 rok, a pani ma już 80 lat, więc pani 20 rok już dochodzi swoich roszczeń. No, jak sama pani widzi, raczej nic z tego nie będzie, a ja kupię te pani papierki za tam niewielkie pieniądze, bo ja lubię sobie je oprawiać i na ścianie wieszać. No i dochodzi do transakcji, prawda? No i teraz sąd będzie oceniał, czy pan Marek M., mając pełną świadomość tego, że ta ścieżka reprywatyzacyjna jest wydeptana, bo jeśli ona była prowadzona uczciwie przez urzędników, to ta starsza pani nie czekałaby 20 lat, tylko po dwóch latach dostałaby ten zwrot, tak? A tak naprawdę patrząc po kodeksie postępowania administracyjnego, to nawet nie powinno trwać 2 lata, no ale powiedzmy, tak? Już umówmy się, że z tych 20 lat zrobilibyśmy 2 lata i pan Marek M. informuje tę starszą panią o tym, że no pani roszczenia są raczej niewiele albo prawie, że nic warte, no bo pani nie jest w stanie tego odzyskać, że są takie błędy według niego w tym postępowaniu, czy luki w dokumentacji, tak? No i wmawia, jak to młodzież mówi, nawija ten makaron na uszy tej starszej pani, no i ona podejmuje decyzję, aby mu to sprzedać, tak? No, ale podejmuje tę decyzję bez pełnej wiedzy, świadomości tego, jaką decyzję podejmuje, a tu już sąd może to ocenić negatywnie, tak? Bo jeżeli pan Marek M. wprowadził w błąd tę starszą panią co do możliwości odzyskania tej nieruchomości, co do wartości tych roszczeń i zrobi to po to, aby ona się wyzbyła tego na jego rzecz za niewielkie pieniądze, no to już jest karalne. Na ile można to udowodnić? No i teraz zobaczymy, jakie dokumenty ma, jakie dowody ma prokuratura, bo to, że pan Marek M. został zatrzymany, to jest jedno. Teraz najprawdopodobniej prokurator zatrzymanie zostało dokonane na wniosek prokuratora. Prokurator będzie przed sądem udowadniał, że potrzeba jest izolacji pana Marka M. No i teraz sąd to oceni. Jeżeli oceni to pozytywnie, to pan Marek M. trafi pewno na pierwsze 3 miesiące do aresztu i tam będzie sobie siedział i kruszał. A prokurator będzie przygotowywał akt oskarżenia i będzie szedł z tym do sądu. Najprawdopodobniej na tych pierwszych 3 miesiącach się nie skończy, tylko pan Marek M. posiedzi chwilę dłużej. No chyba, że sąd uzna, że te dowody, które zgromadziła prokuratura są z jednej strony słabe i w ogóle nie ma co męczyć pana Marka M., albo z drugiej strony uzna, że są na tyle mocne i ten materiał dowodowy jest wyczerpany, że nawet jak będziemy trzymać na wolności pana Marka M., to on nie jest w stanie mataczyć, nie jest w stanie już nic zmienić w tej sprawie. Sąd ma pełny materiał, który pozwoli mu ocenić tę sytuację. No i wtedy może na przykład uznać, że pan Marek M. może odpowiadać z wolnej stopy, ale musi wpłacić jakąś wysoką kaucję za to, żeby nie poszedł do aresztu. No i wtedy zobaczymy, co się będzie działo. No, ja myślę, że to jest kolejna osoba z tych ważnych, z tej talii kart warszawskiej reprywatyzacji, która ma postawione zarzuty. I to już tak naprawdę dla mnie nie ma znaczenia, czy ta osoba będzie siedzieć w tym areszcie, czy nie, bo dojdzie do procesu, tak? Dojdzie do procesu i sąd będzie mógł, niezawisły sąd będzie mógł ocenić, czy te osoby zasługują na to, żeby poszły do więzienia, czy nie. Ja osobiście uważam, że zasługują i pewno prędzej czy później do tego więzienia trafią. To jest ciekawe, że jak na razie tych zarzutów bodajże pojawiło się, to są 3 zarzuty chyba, tak. A tych nieruchomości, które udało się przejąć Markowi M. jest kilkanaście, jeśli nie 20. Tak, to tak, znaczy, tak. Że kolejne zarzuty się pojawią, jak to odczytywać? Ja myślę, że zakładając, że pan Marek M. tych nieruchomości odzyskał powiedzmy parę dziesiąt, mamy zarzuty dotyczą bodajże 3, tak, bodajże 3 nieruchomości, no to prokuratura z całą pewnością zbadała wszystkie te przypadki, czy bada wszystkie te przypadki związane z panem Markiem M. A do tego tematu, do tej sprawy z całą pewnością jeszcze będziemy wracać, bo jak pan wspomniał, kwestia warszawskiej reprywatyzacji to jest temat niezwykle skomplikowany i fascynujący przy okazji też. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Oskar Hejka, radny warszawski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Dzień
Dzień dobry Państwu. Anna Grabowska. Zapraszam na codzienną audycję gospodarczą w Polskim Radiu 24. Czy nadal rośnie sprzedaż detaliczna i konsumpcja Polaków, jak radzi sobie ZUS, ale także na ile nasi przedsiębiorcy mogą odnaleźć się na rynku australijskim? O tym wszystkim postaramy się porozmawiać w dzisiejszych Rządach Pieniądza. I rozpoczynamy już naszą rozmowę w Rządach Pieniądza. Z dzisiejszymi gośćmi Polskiego Radia 24 są nimi profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I SGH dodam, tak, oczywiście. Tak. Oraz Arkadiusz Pączka, pracodawcy RP. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Kacz, Prevision.pl. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, od kilku dni słyszymy o echach już wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Australii, o efektach tej wizyty wręcz konkretnych. No i niewątpliwie nie jesteśmy potentatem w kontaktach handlowych dla tego państwa, dla Australii, ale też Australia nie jest kluczowym oczywiście partnerem gospodarczym dla nas. Niewątpliwie jednak jest to kierunek ciekawy, bilans handlowy z Australią dodatni. To jak Państwo widzą tę ewentualną przyszłość, rozwój, szanse na inwestycje dla polskich firm w Australii? Pani profesor. No moim zdaniem po pierwsze ważne jest, że taka wizyta się odbyła. Po drugie ta przestrzeń do rozszerzenia współpracy jest tutaj w przypadku Australii ogromna.